W przypadku Getin Noble Bank ugody zaczynają być coraz bardziej prawdopodobne. Zawiązała się Rada Wierzycieli, również syndyk podejmuje czynności związane z zawezwaniem do próby ugodowej. Jesteśmy pełni nadziei, że przed zakończeniem całego postępowania upadłościowego uda nam się w ramach właśnie projektu Sprawiedliwych Ugód również ustalić właściwe warunki rozstrzygnięcia sporu między frankowiczami a Getin Bankiem, oczywiście dzisiaj już syndykiem, i będziemy bardzo bacznie obserwowali, jak będą się posuwały do przodu tego rodzaju negocjacje, również w ramach zawezwania do próby ugodowej, które prowadzimy dla członków społeczności Życia bez Kredytu.